Kamil zaznacza, że użytkuje olej 5W30 wbrew zaleceniom producenta, ale zależało mu na lepszej ochronie silnika ze względu na system miękkiej hybrydy i bardzo częste działanie systemu start-stop. Dość nietypowy i niecodzienny wynik, tym bardziej, że w poprzednim etapie występował spadek lepkości około 5%. W kwestii tego zanieczyszczenia podpytywałem Kamila o potencjalne źródło i napisał w ten sposób. W tym roku robiłem dużą trasę do Włoch we wrześniu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie, w środku znajdują się następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy, część informacji możecie zobaczyć na etykiecie, natomiast więcej szczegółów pojawi się za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły również w dalszej części filmu. Będzie to drugi etap badań, pierwszy etap znajdziecie w odcinku numer 56. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Skoda Octavia, rok produkcji 2021, silnik 1.5 benzyna, 150 koni mechanicznych, przebieg 30 000 km. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. W drugim etapie występuje dokładnie ten sam olej co w pierwszym etapie, Liqui-Moly TopTech 4200 5W30. Pojawiają się natomiast różne klasy jakości, tutaj kryje się za tym ciekawostka, dlatego zerknijcie na info od Kamila w tej sprawie. Kamil napisał w ten sposób. Co do norm, wychodzi na to, że samo Liqui-Moly mnie zmyliło. Wtedy w marcu poprzednie dane przekleiłem z polskiej strony Liqui-Moly, link znajdziecie w opisie tego filmu. W zakładce opis podają normę API SN łamane przez CF. Natomiast w zakładce szczegóły produktu jest już norma API SP. Oznaczenia na bańce też informują o normie API SP, wcześniej nie zwróciłem na nie uwagi. Kamil zaznacza, że użytkuje olej 5W30 wbrew zaleceniom producenta, ale zależało mu na lepszej ochronie silnika ze względu na system miękkiej hybrydy i bardzo częste działanie systemu start-stop. Przebieg badanego oleju to 13 830 km, 80% eksploatacji to trasa, 20% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 8 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek, bardzo zbliżone warunki użytkowania do poprzedniego etapu. Warto natomiast podkreślić, że poprzednia próbka to była eksploatacja w okresie lato-jesień-zima, obecna w zasadzie wiosna-lato, bardzo wczesna jesień, bo w październiku było jeszcze dosyć ciepło, napisał Kamil. Z dodatkowych informacji Kamil napisał w ten sposób. Profil użytkowania bardzo zbliżony do poprzedniego etapu. Auto zrobiło drugi interwał na oleju 5W30 z normą Volkswagen 505 łamane przez 507, czyli wagowy Long Life 3. Z uwagi na komentarze pod filmem z analizy pierwszego interwału zacząłem zgłębiać temat normy 508 przez 509 C5 i ogólnie lepkości 0W20. Jest ekstremalnie ciężko znaleźć oficjalne informacje odnośnie wymogów grupy wag dotyczących normy 508 przez 509. Skoda na swojej oficjalnej stronie, pisząc o normie 508 przez 509, zwraca uwagę na obniżoną lepkość w wysokich temperaturach, HTHS, mniejszą obciążalność układu smarowania, kompatybilność z wydłużonymi interwałami, dużą stabilność termiczną oraz zdolność do przenoszenia cząstek sadzy. I jak twierdzą, nie trzeba wspomagać układu oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych, dodatkami do paliwa. Link podaję w opisie do tego filmu. Porównałem karty charakterystyki olejów Liqui-Moly TopTech 4200 5W30 norma 505 przez 507 i Liqui-Moly TopTech 6200 0W20 norma 508 przez 509. Najistotniejsze parametry według mnie, biorąc pod uwagę normę i to, że są dostępne w karcie, to HTHS oraz ilość popiołów. Wychodzi więc, że Liqui-Moly TopTech 4200 spełnia również nowszą normę w ilości popiołów, link również wrzucam do opisu tego filmu. Ponieważ oficjalnie olej Liqui-Moly TopTech 4200 nie chroni silnika przed LSPI, norma C3, szukałem informacji na stronach producentów olejów, co jest odpowiedzialne za to zjawisko, jedynie Penrite zamieszcza dość konkretną informację na swojej stronie. Link w opisie do filmu. Za LSPI w głównej mierze odpowiedzialne są detergenty bazujące na związkach wapnia, natomiast zjawisko to zmniejszają związki molibdenu w bazie olejowej i detergenty oparte na związkach magnezu. Podobne informacje można znaleźć na forum Oil Club, gdzie oprócz dodatków w oleju pojawiają się jeszcze depozyty sadzy, które gorące mogą odrywać się od powierzchni tłoka
i powodować przedwczesne zapłony, czyli im mniejsza ilość popiołów w oleju, tym lepiej, oraz to, że im mniejsza lepkość oleju w 100 stopniach, tym lepiej. Kamil jest ciekawy, jak to wygląda łącznie po dwóch interwałach, tym bardziej, że komentarze pod poprzednim filmem były dosyć skrajne ze względu na zmianę lepkości oleju, który zrobił. Obecnie auto jest po przeglądzie olejowym w autoryzowanym serwisie i został zalany oryginalny olej Volkswagen Long Life 4.0 W20 w normie 508x509. Od znajomego Kamil pozyskał odlew z tej samej beczki, z której olej trafił do silnika. Kamil planuje wymianę za kolejne około 15 tysięcy km. Zapowiada się zatem ciekawy eksperyment, w którym porównamy oleje różnej lepkości i ich degradację z tego samego auta, gdzie profil użytkowania pozostaje na zbliżonym poziomie 75-85% trasa. Wszystkiego dowiemy się w etapie trzecim, tymczasem przechodzimy do kontynuowania badań w etapie drugim. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 64,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 177. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy dość istotne różnice w stosunku do deklaracji producenta. Niższa lepkość o 8% w temperaturze 40 stopni i o 5% w temperaturze 100 stopni. Są to różnice większe niż w pierwszym etapie badań. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 70,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a to oznacza, że otrzymano wzrost lepkości o 9% w 40 stopniach oraz o 5% w 100 stopniach. Dość nietypowy i niecodzienny wynik, tym bardziej, że w poprzednim etapie występował spadek lepkości około 5%. Napisałem w tej sprawie do Kamila i wydaje się, że jest potencjalna przyczyna takich wyników. Z informacji od Kamila wynika, że w pierwszym etapie olej był kupowany w bańce 5-litrowej, teraz w drugim etapie 4 litry plus 1 litr, nie było 5-litrowych. W obu przypadkach bańki nie wzbudzały żadnych podejrzeń, wyglądały na oryginalne i ufam, że takie były, napisał Kamil. Olej świeży w aktualnej próbce pochodzi z bańki 1-litrowej, bo zalewany był najpierw z dużej, a reszta 0,3 litra z małej. Stąd pojawia się jeden z częstszych błędów metodologicznych przy tego typu eksperymentach. Punktem odniesienia dla oleju przepracowanego nie powinna być próbka z bańki 1-litrowej. Należało wymieszać olej z bańki 4-litrowej, 1-litrowej, pobrać próbkę i ją zachować do badań jako próbka referencyjna. Nie ma pewności, że to jest rzeczywisty powód tych dziwnych wyników, natomiast wydaje się on bardzo prawdopodobny, ponieważ patrząc nominalnie po wartościach lepkości dla oleju przepracowanego, to są one praktycznie idealnie zgodne z tym, co deklaruje producent, czyli 70 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza i 12,2 w 100 stopniach Celsjusza.
Swoją drogą należy też podkreślić duże zróżnicowanie parametrów lepkościowych dla poszczególnych partii tego oleju. Dla innych olejów być może nie miałoby to aż tak dużego znaczenia. Test bibułowy wykonano w oparciu 11 różnych bibuł, pomijając szczegóły, co to dokładnie były za bibuły, je znajdziecie w opisie tego filmu. Zerknijcie na otrzymane wyniki. W ramach testów laboratoryjnych sprawdzane są możliwości różnych rozwiązań. Zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach pod filmem. Według mojej opinii najciekawsze wyniki otrzymano przy zastosowaniu bibuły od Motor Checkup oraz bibuły oznaczonej cyferką 4, podobnie zresztą jak w poprzednim odcinku. Najciekawsze, bo pojawia się jakiekolwiek zróżnicowanie plamy wyrażone rozwarstwieniem na kilka okręgów. Bazując na teście od MCU należy podkreślić, że ogólna jakość tego oleju po tym przebiegu jest przeciętna, żeby nie powiedzieć krytyczna. Wygląda na to, że dodatki odpowiedzialne za agregację zanieczyszczeń w zupełności utraciły swoje właściwości. Szczególnie jest to widoczne, gdy porównamy wyniki z innymi testami. Zerknijcie chociażby na to porównanie. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że w tym odcinku pojawiają się dodatkowe wyniki z podczerwieni dla odcinka numer 56, ponieważ wtedy podczerwień nie była robiona. Pierwsza sprawa to porównanie widm dla olejów świeżych. Z poprzedniego odcinka część z Was zapewne pamięta, że Kamil dosłał dwie próbki oleju świeżego Liqui Moly. Dodając do tego próbkę z dzisiejszego odcinka mamy do porównania trzy oleje. Porównując widma tych olejów ze sobą, trzeba podkreślić, że widmo dla dzisiejszego oleju jest w kilku miejscach dość odmienne od dwóch pozostałych. Analizując widmo dla oleju przepracowanego, otrzymujemy kilka niepokojących sygnałów. Po pierwsze, w jednym i w drugim etapie kilka parametrów jest na krytycznym poziomie, m.in. antyutleniacz, dodatki oraz baza olejowa, nitrooksydacja, degradacja modyfikatorów lepkości oraz mocne zanieczyszczenie oleju widoczne w przedziale 1090-1100. W kwestii tego zanieczyszczenia podpytywałem Kamila o potencjalne źródło i napisał w ten sposób. W tym roku robiłem dużą trasę do Włoch we wrześniu, około miesiąc przed wymianą, ponad 4800 km. Miałem tam jedno podejrzane tankowanie na stacji w małej miejscowości. Potrzebowałem zalać cały bak i według dystrybutora wyszło prawie 55 litrów do pierwszego odbicia, gdzie nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, nawet na dużej rezerwie max około 50 litrów. Poza tym Skoda podaje pojemność baku na 45 litrów. Silnik pracował na tym paliwie trochę inaczej, odniosłem wrażenie, że miał jakby trochę mniej mocy w całym zakresie obrotów, ale ogólna charakterystyka była raczej podobna. Na słuch nie wydawało się, żeby coś było nie tak i po spalaniu również nie było się do czego przyczepić. Uznałem więc, że to w porządku, bo warunki były dosyć ciężkie, auto załadowane, spore upały w tym okresie i wyjątkowo trochę wzniesień. Przepaliłem potem kolejny zbiornik i w zasadzie wszystko wróciło do normy. Po powrocie kupiłem sobie tester diagnostyczny OBD-11 i sprawdziłem, że nie ma żadnych błędów. Sprawdzam sobie też od czasu do czasu inne parametry, jak cofki zapłonu, stan GPF-a, ciśnienie, temperaturę oleju i inne, ale wygląda, że wszystko jest w porządku. Podsumowując, eksperyment z kategorii trudnych do realizacji interpretacji. Otrzymano wyniki, które powinny zachęcić do głębszej refleksji, czy wyłamanie się od deklaracji producenta samochodu w sprawie oleju silnikowego to był dobry kierunek. W sumie dość szybko zweryfikujemy tą hipotezę, ponieważ już w etapie trzecim pojawi się olej, który jest zgodny z deklaracją producenta i zobaczymy, jak tam będzie wyglądała degradacja tego oleju. W podsumowaniu warto podkreślić jeszcze jedną sprawę. Jakość oleju silnikowego jest wyrażona poprzez bardzo dużą liczbę parametrów. Im więcej wyników, tym pełniejszy obraz tego, co dzieje się z olejem oraz w jakiej kondycji jest silnik. Do innych wniosków mogliśmy dojść w poprzednim etapie, dysponując wyłącznie testem lepkościowym i testem bibułowym. Do innych dochodzimy dzisiaj, mając do dyspozycji podczerwień, a jeszcze pewnie do innych doszlibyśmy, gdyby były wyniki pierwiastków, liczby zasadowej oraz liczby kwasowej. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników Long Life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!